Cześć moi drodzy, dzień dobry, witajcie. Tak mi się przypomniało o tym jabłuszku, co je tak kiedyś zostawiłam. Mówię, muszę zajrzeć do niego, czy ona jeszcze wisi, ale na szczęście wisi. I jest coraz piękniejsze, coraz większe, tym bardziej, że jest tylko jedno. To tak przypomnę, że wszystkie kwiatki oberwaliśmy, żeby jedno właśnie zostawiliśmy, żeby tak było tylko na posmakowanie. Bo tutaj te młode drzewka, nie? Co są wsadzone tutaj wszędzie. A przy okazji jeszcze zobaczę tam, co ta dynia się sama wysiała. Tak się zastanawialiśmy, czy to dynia, czy to cukinia. Miało być tyle prędzej, a się okazało, że jest dużo później niż na polu. I jest dynia. No, ale została, nie przeszkadzała, to niech sobie tam rośnie. O, taka tam dynka tu już jest. A tam dalej nawet nie widać, żeby coś było. O, tu jakaś tam malutka. O. Także się cieszyliśmy, że tak prędzej, a wcale nie. Sławek poszedł po kozy już do oprzątania popołudniowego. Znowu trochę zeszło. Ja znowu dzisiaj w ciastach, ale też nie tylko w ciastach, bo stwierdziliśmy, że dzisiaj zrobimy sobie trochę relaksu, trochę odskoczni i wybraliśmy się na grzyby. Efekt wam pokażę za chwilę, bo jeszcze chcemy teraz, jak Sławek właśnie przyprowadzi kozy, to jeszcze idziemy nakopać najpierw ziemniaków. Też jestem ciekawa, jakie już porosły. Bo w sumie ostatnio kopałam, ile? 2 tygodnie temu? Co tam tą dróżkę do kombajna robiłam, nie? Tam, o. Żeby na pole mógł sobie przejechać. No i tak dzisiaj, w sumie Justyna dzisiaj obiad robiła. Ziemniaki obierała i się tylko denerwowała. Czemu takie małe? I czemu takie twarde? No, także już pora znowu nakopać. Także Sławek przyprowadzi tylko zwierzynę i zaraz idziemy. No też pójdziesz, Rikuś, też pójdziesz. Tak się cieszysz. Ojejka. Tylko kozy przyprowadzi, już was wypuszczę wtedy. Bo wtedy kozy się boją. Wiecie, każda w swoją stronę ucieka. Kociunki są? Nie ma kociunków, jak zwykle. A są kociunki. O. Są kociunki. Wy to macie co? Tylko zerkają na mnie kątem oka. Łobuziaki jedne. Przynajmniej raz oboje są naraz. Bo tak to zazwyczaj pojedynczo. Zaraz, Rikuś, zaraz. I co? Krzyczysz, bo przyszłeś pierwszy. Jakbyś przyszedł drugi, to byś dopiero tam krzyczał na polu. I zrozumieć cię teraz. Nie wiem. Niezdecydowane. Mówią, że to kobiety są zmienne i niezdecydowane. Teraz tu otworzę Sławkowi. I już się denerwuje. O, patrzcie, karmi. Takie małe dzióbki tam wystają. Może przyleci jeszcze. Jakie fajne... Ojeja! Jakie fajne te mają. Piórka. Taki meszek. Jak brzoskwinki. Ojej, ale ich tam dużo. Raz, dwa, trzy. Ojej! Ale fajnie. Jakie słodziaki. 5 chyba, jak dobrze widziałam, albo 6. Jeszcze przyleci? W sumie nie wiem, czy dała, czy nie dała. Może mnie się wystraszyła. Ale mordki mają duże. Ale fajne słodziaki. Pełne gniazdko. Już tak wczoraj patrzyliśmy ze Sławkiem, że już mu się rogi zawijają. Już takie na boki mu się robią. Już jak taki prawdziwy kozioł teraz taki, och. Teraz będzie się denerwował. Bo jeść nie dostanie na razie. Znaczy dostanie trochę, bo on to musi dostać, bo inaczej to drżyć nie da. Sławek go tak przyzwyczaił, że popłuka trochę, podenerwuje.
To dostanie. Chociaż teraz Sławek już go trochę próbuje tego oduczyć, ale to tak nie za dobrze to idzie. Nie takie to proste. Dobra, idź Kreciulek. Wezmę te wiaderko, bo tu Sławek idzie z dziewczynami. Idź. O. Krecik, chodź, bo one się boją. Chodź, Krecik. O, znowu przyleciała do Jasku, jak już poleciała. Udało się. Musiałam się z Krecikiem odsunąć, bo się bały go. Znaczy, ta, Henia i Zuzia nie, bo one to tam od małego z nim, one się tam znają, ale Mela i Beza, to tak się trochę boją go. Jakiś czarny, kolor inny, coś tak jakoś nie pasuje. Teraz Heniutek dostanie trochę. Dobra, to ja już mogę wypuścić czarną bandę. Nie ma skakania. Ała. Nie ma skakania. Tak w ogóle to patrzymy sobie wczoraj ze Sławkiem. Ja nie wiem, czy to idzie jesień, czy nam pół drzewa schnie, czy o co chodzi. Patrzcie, ile tu jest liści. Normalnie jakby jesień szła, ale tak patrzyliśmy, że chyba, bo to jest ogólnie jedno drzewo. Te tutaj, tylko jest tak skręcone. Ała, idź! Riko! I właśnie ta jedna część, ta tutaj, to ona tak jakby właśnie, nie wiem, czy schnie, czy co jej się dzieje, że te liście tak gubi. Z tamtej strony są ładne, jeszcze zielone, a z tej strony tak gubi. Nie wiem, o co chodzi. Normalnie mówię, co to jesień idzie, ale to w sumie też tak, jak jechaliśmy do tego lasu dzisiaj, no to wam powiem, że na jednym polu jeszcze taki mały kawałek tylko zboża nieściętego jeszcze. A poza tym to już jest po żniwach, słuchajcie. Już pouprawiane pola. Normalnie jest koniec lipca, a to wygląda jakby był koniec sierpnia. Także aż taka nostalgia przyszła. Mówię, kurczę, dopiero co lato się zaczęło tak naprawdę. Koniec lipca to jeszcze lato w pełni. A tutaj naprawdę wygląda tak, jakby już taka... No, koniec sierpnia dosłownie, nawet wrzesień. Także no, kurczę, nie wiem. Szybko wszystko w tym roku. Oby zima nie przyszła tak szybko, chociaż też jest możliwe, że tak będzie. Nie wiem, czy Sławek poszedł po Stasiule teraz? Chyba, o tak, po Stasiule poszedł, dobra. O nie. No się nie boi psów, nie? Nie, bo ja jej tak wypuściłam, a ja zapomniałam o Stasiuli jeszcze. Chodź tu. Dobra, to jak jesteśmy tutaj, to wam pokażę te grzyby. Sławek jeszcze zanim ją tam odprowadzi, to jeszcze zdążę, bo tutaj na tarasie zostawiłam. Już idę. Opa. Patrzcie, tyle się uzbierało. Jak przysypywaliśmy w takie mniejsze wiaderka, bo później jeszcze pojechaliśmy do tam do drugiego lasu. Mówię, może jakaś kania już będzie, ale nic nie było. No to takie malutkie wiaderka litrowe mieliśmy, to akurat całe pełne dwa wiaderka były. A w sumie byliśmy tylko na samym brzegu tego lasu. Wszystkie w jednym miejscu praktycznie. Tak naprawdę ile, z pół godziny może tam byliśmy. Niepotrzebnie tam pojechaliśmy w drugie miejsce, tutaj mogliśmy sobie dalej jeszcze pójść i więcej nazbierać. Ale... Na teraz wystarczy spora ilość, także mówię 2 litry objętościowo. Także chyba dobry wynik, jak na pół godziny. Tak mówię, trochę się zrelaksować, odstresować. No i w sumie się udało. Taki człowiek jakoś się bardziej, wiecie, wyłączy od wszystkiego. Trochę o wszystkim zapomni i... Taka radość przychodzi, jak się zobaczy tyle grzybów tak w jednym miejscu. Tylko, że tak mnóstwo takich maciubkich, takich, co nawet nie ma jak tego zebrać. I także tak naprawdę za 2-3 dni pewnie by było dużo, ale to akurat u nas w weekend to nie ma sensu jechać do lasu, bo tam więcej ludzi niż grzybów. Także dzisiaj czwartek, to mówimy dzisiaj jeszcze tak w miarę. Można się wybrać, spróbować. Idź, Riko. No idź. No i teraz będą na mnie skakać. Tak mi wczoraj żeście nagadali o tych grzybach. Tam Pablo zaczął, Sylwia się dołożyła,
I tam jeszcze ktoś chyba, jak pamiętam, chociaż nie wiem kto nawet w sumie. I tak o, żeście mnie skusili. I dzisiaj stwierdziliśmy, a trzeba trochę, jak to się mówi, nie tylko robota i robota i robota, także trzeba czasami też czegoś innego, a nie. Dobra, idziemy? A jest tam graca? Jest, nie? No tam już znowu jabłka. Ale teraz już mniej spada. Spada. No jak spadł, wszystko naraz. No, bo tutaj jest dużo jeszcze, ale one już są takie żółte. Teraz to takie są fajne, do jedzenia nawet. Przecież ja tam mówię, ja tam za jabłkami nie przepadam, a wręcz nie lubię. Rzadko kiedy jakiekolwiek jabłko zjadam. Jak tutaj wygląda? Dobrze wygląda. O, kapustkę pekińską trzeba sadzić. No. Także ja dwa jabłuszka w tym roku zjadłam. O, jaka już czerwona ta papryka. Po drodze wam tak pokażę. Widać? Nie widać. O. Muszę ją zarwać. O! I tam na końcówce taka zawinięta się czerwieni. Tak ledwo co widać. Dobrze, bo teraz jeszcze póki pomidory są, to sosów zrobię. Chociaż sosy też robiłam z samej papryki, bez pomidorów. Zależy co mam i co muszę akurat zużyć. Że papryki, cebuli sporo. Zawsze to tak sobie podgotuję w garnku. Jak mam pomidory, to też pomidory. Tam? Tu, no. Później sobie zblenduję wszystko na taką gładką masę. Jakieś tam przyprawy, a najbardziej przyprawy, no wiadomo, że sól. Ostra papryka, chyba że mam ostrą paprykę taką świeżą, no to wtedy już nie daję takiej w proszku. I co? Bazylię, ocet i cukier do smaku, jak to tam lubi. Wszystko. Także prosta sprawa. A na zimę jak znalazł, później do wszystkiego może być, i do makaronu, i do wszystkiego. Do ziemniaków nawet, tylko nawet kiełbaskę, jak tak na szybko, to tylko kiełbaskę w kostkę pokroiłam, podsmażyłam, sos wrzuciłam i obiad do ziemniaków. O. W tym roku, ojeja, o kurde, jakie kartofle. No, ty, jeden krzaki, dwa obiady, nie? No, dwa obiady, dosłownie. Ten to trochę zielony, na wierzchu coś go spłukało. Woda stała. I tak właśnie mówiliśmy, że nawet zaraza jeszcze nie bierze tak za bardzo, nie? Bardziej te nasze. Ten... Tak, te nasze to tam już gdzieniegdzie widać, nie? Zaraza, ale ty na tych nie. Fajna odmiana i to będzie ta odmiana, którą w przyszłym roku będziemy sadzić. Pierwszy raz ją mamy? Pierwszy raz, nie? No, ale naprawdę super. I nawet tych malutkich już nie ma, nie? A właśnie, bo kupiliśmy wtedy dla zwierzaków takie odpadowe, nie? I Sławek odłożył dla dosadzenia po prostu. Na próbę zobaczyć. I super, genialne, naprawdę. Nie dość, że bardzo szybko... O, ty już więcej nie kop, bo się nie zmieści. Ale ogromniaste. To ile w sumie wykopałeś? Trzy krzaki, nie? No ja tutaj stoję, odtąd zacząłeś, nie? No, z półtora metra może. Ej, to jak taki będzie urodzaj, a zapowiada się, że tak, nie? Ciekawe, jeszcze następnym razem te nasze wykopiemy, nie? Też to nawet widać, jaka jest różnica w krzakach. Do połowy i od połowy. Ogromna różnica. Piękna. A jeszcze ile urosną? Jeszcze miesiąc do wykopek, nie? Całe zielone krzaki, czyli rosną jeszcze cały czas. Wykopki dopiero najprędzej koniec sierpnia, nie? Zobaczymy jak będzie. Zazwyczaj we wrześniu wtedy wykopujemy, ale... Zależy właśnie jak tam szybko usną. Patrzcie, nie ma zielska w burakach. Sławek dzisiaj. Ja tam w tym tylko widziałam przez okno, że chodzi i wyrywa zielsko. A nie było tak dużo, nie? No. Takie tylko ten. Takie największe, te tam malutkich, to już nie ma zielska malutkiego nawet, bo to już buraki za duże są, zagłuszają te małe zielsko. Także tutaj, co wcześniej było ominięte, to pewnie tylko to urosło. Także już do jesieni chyba nie będzie trzeba. O, i właśnie cebulę już by trzeba wykopać niedługo, nie?
No. To już wtedy ten, albo weekend może. Cebulka też w miarę ładna, nie? W tym roku. Ładna, ładna. Ale te kartofle to mnie dzisiaj normalnie powaliły. A ile czasu temu? 2 tygodnie temu, nie? Kopałam na żniwa. No to nie były, to były ładne, ale nie takie. To Justyna będzie mogła teraz obierać. Już nie będzie krzyczeć, że twarde i... No, że twarde to będzie, ale że małe. O kombajn gdzieś ruszy. O kombajn jeszcze gdzieś słychać. No to chyba ostatni we wsi. Nie, to da. Nie, to... Pomachaj, uhu. Już powiedziałeś imię i tak. Nie, traktorem. Dobra, to na tarasie, nie? Nie. Weźmiesz, czy ja mam wziąć? I co, teraz się będziesz zastanawiał, co on tam robi? Musisz, kurde, zadzwonić albo iść. Talerzował. Tu jakie nasionka się zrobiły z tego. To co to je? Tak ma być? Dobra, nie widać, nie chce się wyostrzyć. Będziesz się kąpać? Nie. Możemy iść się wykąpać. Zobaczyć, czy kaczka znowu nie umarła? By się znowu pani Ania oburzy. Trzeba ich zobaczyć. Będziemy ratować znów. Tylko ten, pisaliście, że usta Sławek mógł zrobić, albo ten, masaż serca. Kurde, ja już tak jak sobie wyobraziłam, ja się sama do siebie śmiałam. Jakby to wyglądało. Ale pomysł zarąbisty. I biały fartuch jeszcze na dodatek. Widzicie, w Sławka w białym fartuchu, jak kaczce robi usta. Dziubek raczej. O, kaczka żyje. Całe szczęście. No, także z żartem, ale właśnie teraz tak będą traktowani wszyscy, którzy będą dodawać głupie komentarze albo obraźliwe komentarze. No, także kto tam chciałby wystąpić w jakimś szorcie, to wystarczy głupi komentarz napisać i bądźcie pewni, że dużo osób was zobaczy. Będziecie sławni. Tylko niekoniecznie z tej dobrej strony. No, także taki sobie wymyśliliśmy patent na głupich ludzi po prostu. I już tutaj nie mają się gdzie kąpać za bardzo właśnie. O, tutaj jeszcze tak, jak kucną. Zobacz tam ile, nie? Jak ja pokazywałam z 2 dni temu. Już jest ile więcej, nie? Ile mniej w sensie wody, ile więcej zeszło w ten sposób. Także za chwilę będzie można tam chodzić. Teraz nie ma takich upałów, to trochę wolniej schodzi, ale tak przez ten tydzień chyba taki był ciepły, nie? No to zeszło dużo. A krecik? Mówi, że nie będziesz bez sensu biegał, co? On się tylko zamoczył do połowy brzucha. Tylko czekaj, bo wraca, zarówno fara. Aha. Teraz to przynajmniej świat widać, nie? Jak te zboże jest pościnane. No tam to zielsko. Co? Nie widać teraz, że płoty. Tam Sławek przy płocie zielsko powyrywał, mówi dzisiaj, pokrzywy, pokolił się cały, poparzył. Tylko po co je robić tam było? No ale nie widać, że płot jest. No nie widać, że jest płot, ale co z tego? No zaraz, nie to było. Bo płot ogólnie, właśnie, bo nie widać, gdzie płot. Płot idzie tu. Siatka. A robiliśmy ten płot, jak Justyna była mała, nie? Na Justynę się śmieliśmy. Bo tam rów idzie, żeby tam, wiecie, jak się bawiła, żeby tam gdzieś się nie podkusiło, żeby gdzieś tam pójść. Chociaż ona nie, ona się tak podwórka raczej trzymała, nigdzie tam jej nie miała takich pomysłów, żeby gdzieś tam uciekać czy coś. Ale wiecie, jak to dziecko, nie? Nawet za czymś pobiegnie, czy za psem, czy za kotem, czy coś. Także Justyna tak na podwórku się bawiła. No, także nie była problematyczna. Sławek mówi, że jabłek za mało, bo już za dużo spaduje takich ładnych, dobrych i dlatego pewnie, co? Teraz już tych malutkich to jest mało. O, wstał jeden dżentelmen. Karmisz już? No tam, taka. 16. Tak?
Co tam dzisiaj dobrego serwujesz, gospodarz? Zupkę. Jak ja widzę, że to nie zupka. Wysłodki? No. I co jeszcze? Otręby. Otręby, a dla kogo to przyszykowujesz? Jest Stasiule? Stasiuli, kreda. A to tak trzeba ten, na przemian? Czy nie chcecie się mieszać? Nie chcę się mieszać. Tak jest, sama sobie miesza. Żarta jest, co? To jest kozioł z tego. Z tego dostaje on, kozioł? Tak. A reszta? Tamte nie wiem, to jest sobie sucho, słodki. A czemu? To jest raczej psujące. Aha, wolą tamte? Czy nie? Czy ja wiem. Tamte niby jedzą, niby nie. Takie wybredne damulki. Szlachcianki. Co mi tu bzyka? Idź. Jakaś osa. Jeja. A, bo teraz masz łatwiej mnie, ale przemieszał. Trzy razy w prawą stronę, raz w lewą. Aha, on tak lubi, o? Wstrząśnięte, niemieszane, albo mieszane, niewstrząśnięte. Nawet cicho siedzi, co? Dostał wcześniej jeść, czy nie? A, dostał. Myślałam, że nie dostał. Ale i taki spokojny by był. Co? Ma tę wodę. O. O, dzieci, wieczne dzieci. Dobra, to idę jajca wybrać, co? A gdzie są psy? Są, dobra. Rikuś. Tam Fado, Fado biega w kółko. Wczoraj dookoła domu biegał. Obszczeka ojca zawsze, bo się okazuje, że on... Nie tylko wtedy był. Był dzień wcześniej, jak mówiłam, że Sławek go widział. O, co kociulek. Mama mówiła, że o 3 w nocy był. W sumie nie wiem, jak ona go zobaczyła wtedy, ale... wiecie, jak może psy szczekały, to wyszła zobaczyć, czy coś. Co się dzieje. Mi się wydaje, że on częstym gościem tu jest. Jak tak... Riko, jak wybija 21:30, to... Riko zawsze szczeka. To gdzie my idziemy właśnie spać o tej porze tak mniej więcej, albo przynajmniej leżymy już w łóżku. No i później tak wiecie, systematycznie. Co jakieś tam chwile szczekanie. Także takie noce nam daje. Idź sobie. Idź. Ale ten jaki się ładny robi. Co mu taki ten... To jest ten nasz. Taki jakiś tutaj mu rośnie, taki ten... I temu też, te kaczokury nasze. Mówię, takie tutaj im rośnie bardziej. A takie kaczokury. Co? Kaczokury to są. No bo kaczokury, ale mówię takie pod tym, nie? Zobacz, takie to bułki jakby duże miały. A to nic chyba, nie? Tamte, chociaż tamte też mają. O, tak się zdaje. O Jezu! Na kurczaku ustała, widziałeś? Mógłbyś się zaatakować. No, tak podziwialiście, że ona taka ładna, ta kurka jest. Myślałam, że coś mu się stało. Pióro. Ja się wystraszyłam, że go zagniotła. Nie, nie zagniecie, ja wiem, ale... Tak mówię, podziwialiście, że taka ładna ta kurka to jest mamy. Kurka, mama się ucieszy, że tak mówicie. No faktycznie ładna, nie? Taka złota. Może tamten będzie taki jak ona. Taki podobny jest. Co? Na dole Sławek mówi, że jedna taka będzie, jeden kurczak, ale nie wiem, który, czy tu? A tu chyba. Pewnie o tym mówi. Z tej strony? No, ale to ten to już chyba jest trochę inny, bo on ma łapy obrośnięte. No to tam z tych malutkich też taki jest. W ogóle te, tutaj to akurat wszystkie mają łapki obrośnięte, te od mamy. Wszystkie. Tylko ten nasz nie ma. A nasz to jest właśnie ten, co teraz zjada ten. A tak to wszystkie mają łapki obrośnięte. Ten jakie ma. A jeszcze do tej zajrzymy, jak tak, jak jesteśmy. Miała mi się jajka wybierać, a ja to tak mam. Zawsze coś po drodze innego. Te też, w sumie tutaj tu takich czarnych i szarych dużo jest. Też taka jest, też jest taki jasny. Tam. Ojeny, one tu fruwają, tutaj dobra, już zamykam. Już się nie denerwujcie, już się nie denerwujcie.
Smacznego, kaczokury. A co tam taki kurz? Co one tam mają? Jeden sobie jakiegoś gnatka znalazł, teraz będą gonić. Dobra, idę. Ciekawe, czy Sławek coś się wybierał, czy... O, wybierał. A to nie policzymy razem. To sama wybiorę i sama policzę. Siedzą jeszcze tam, widzę jakieś kury. Dobra, idę wybrać. Muszę rękawiczkę założyć. 53 jajcunki dzisiaj. W sumie dosyć mało ostatnio jest tych jajek. Ale wystarczająco, bo nawet teraz, wiecie, czas urlopów, to trochę mniej jajek też sprzedaję. Bo to wiadomo, ludzie na wyjazdach i tak dalej. Nawet trochę mi się zapas zrobił. Więc w sumie nawet się cieszę. Niech sobie teraz kurki trochę odpoczną. Jak tak uważają. Idealną porę w sumie. Tutaj już nie ma. A później niech zaczną znosić, kiedy będzie znowu więcej potrzebne. Teraz jest trochę mniej potrzebne, więc w sam raz. No i tak mi się przypomniało. Wczoraj ktoś pytał, co to za tajemne przejście tam jest. się śmiałam, że przejście do krainy muminków. Tata muminek to Heniutek, mama muminek to ten, Stasiula. Tylko po balejarzu, bo na randkę szła z panem weterynarzem. To wiecie, musiała wyglądać, ale tak na serio. Patrzcie, jak u ściany uwaliły już. No wy to jesteście, co? Tak ładnie Sławek wam zrobił. Tam też. Tylko tam trochę mniej, ale tutaj to już ładnie któraś poleciała. Do samej podłogi. Oj, wy to też. I co? I tam było po prostu przejście do tego zagrodzenia, gdzie siedzą teraz młode kozy. I Heniutek? Nie, tam chyba nie. To chyba do tego jednego tylko. Dlatego, że jak była ptasia grypa kilka lat temu, to kury nie mogły wychodzić na zewnątrz. Wszystkie musiały tutaj w kurniku się cisnąć. Co prawda było trochę mniej wtedy tych kur. Nie było tyle, że tak jak teraz. Nie wiem, ile mogło być. 60, może 70. Już nie pamiętam dokładnie nawet, kiedy to było. Ale na pewno było mniej, bo tyle, co teraz, to w sumie... wcześniej, kilka lat temu, to nie mieliśmy. W sumie chyba teraz mamy tak najwięcej. No teraz i ostatnimi czasy, co tam jeszcze zanim pozdychało trochę. No ale co mówiłam? Mówiłam, że tam było właśnie rozgrodzone, żeby kury sobie mogły tam przechodzić. Bo tutaj wiecie, mały jest dosyć ten kurnik. A jak cały czas musiały siedzieć zamknięte, no to wiecie, teraz w porządku, tylko się prześpią i rano i tak wychodzą na zewnątrz. Czy tam nawet jak deszcz pada, no to jest jeden dzień czy dwa dni, ale tutaj musiały siedzieć zamknięte. Ja wiem, nie pamiętam ile, ale to na pewno nie był dzień czy dwa, nie? Tam raczej kilka tygodni potrwało, zanim mogły znowu wychodzić na zewnątrz. Także tam Sławek wybił okienko, wyciął, żeby mogły sobie tam przechodzić. Wtedy kóz nie było w ogóle, albo jedna była? Jedna chyba była, no to tam siedziała, gdzie Heniutek pewnie. Już nie pamiętam dokładnie, ale na pewno wiem, że kury chodziły tam. Także no tak wiecie, żeby im trochę powiększyć. Też kiedyś nie było ściany tutaj. Tylko tak, no jak się dobrze przyjrzycie, to też widać taką kreskę tutaj, która tak trochę wystaje. I dotąd tylko była ściana. A tutaj była przestrzeń. Także teraz byśmy widzieli no kozy i Heniutka, Stasiule. To było jako jedno duże pomieszczenie. W sumie nie wiem, dlaczego tak było. I tam, gdzie Sławek ma paszę, to tam też było pomieszczenie jeszcze takie właśnie stanowiska dla krów. Tak jak teraz ma Stasiula, tak jeszcze po prostu dalej było, tylko Sławek sobie tam zrobił ścianki, no bo po prostu gdzieś trzeba, wiecie, składować, gdzieś robić paszę, gdzieś właśnie przechowywać paszę, także tam sobie takie oddzielił. No i tutaj mówię, jedno duże pomieszczenie, tylko oddzielone takim murkiem do tamtąd. No ale później to Sławek zamknął te pomieszczenie. Jak mieliśmy już więcej kóz, no to po prostu oddzielił kozy od kur. Ale to w sumie było ile? Z 2 lata temu? 3 lata temu? To nie było jakoś bardzo dawno.
Przepraszam. Sorry. No, także też jak później RHD otwieraliśmy, no to właśnie też, żeby kury były osobno niż kozy właśnie są, żeby tam nie było, wiecie, jakichś problemów może albo co. Czy ostatecznie musi tak być, to też każdy weterynarz mówi co innego, więc my zrobiliśmy tak i w sumie jest dobrze. Jak kurki? Co was tak mało w ogóle tutaj dzisiaj? Gdzie wszystkie są? One na tamtym wybiegu dzisiaj chodzą, na tym dużym, ale mniejszym. Więc one tam lubią chodzić w ogóle. O, tam sobie grzebią na trawce wszystkie. No i dobrze. Patrzcie, jaka wojna. MMA normalnie. Wcale się nie boją psów. Ani trochę. Czasami tak jak wszyscy naraz wyskoczą, no to wtedy trochę się wystraszą, ale tak poza tym. O, jeszcze kijaszek sobie jakiś znalazł. Ojeja. Dobrze, kochani, żegnam się dzisiaj z wami już. Jeszcze zakupy musimy jakieś małe zrobić. Się dużo rzeczy pokończyło. Justyna pojechała z koleżanką na wiochę. Także też jej nie ma, chociaż ostatnio mi mocno pomaga. Jak ja w ciastach, to ona obiady teraz robi. Także dzieciak na medal. No, także tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!